Dziś przeprowadzimy nasz pierwszy wywiad z niesamowitym gościem, panem Szczepanem Walczukiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nowych Litewnikach w latach 1974-2004. Witam serdecznie. Kiedy powstała szkoła? Szkoła powstawała pod koniec lat 50. A ubiegłego wieku oczywiście, a otwarto ją w 1962 roku. Pierwsze zajęcia się odbyły w tym roku. Ile uczniów było w szkole? No to liczba uczniów zmieniała się w zależności od lat. Natomiast początkowo było dość sporo jak na tutejsze warunki, bo młodzież przychodziła z jednych i drugich litewnik, nowych i starych. Częściowo z Walima, częściowo z Terlikowa i po części również z Ogrodnik. Kto wybudował szkołę? Szkołę budowali ludzie, którzy tutaj mieszkali, czyli pomagali w pracach budowlanych. Natomiast kto był jej jakby pierwszym dyrektorem i budowniczym, to tego nie wiem, bo po prostu nie interesowałem się tymi sprawami wcześniej. Ale to był nauczyciel, który pochodził z Łosic prawdopodobnie. Co pan myśli o naszym domu, który powstał po starej szkole? Jestem zaskoczony funkcjonalnością tego budynku i pięknym, tak można nazwać, bo i z zewnątrz, i wewnątrz. No to jest, no nie wiem o ile procent lepszy, lepiej wygląda niż wtedy, kiedy był ten budynek szkołą. Jest super, posiada tyle różnych pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, tak powiem, że no coś okropnego. Jest rozbudowany, jest pięknie wykończony. No, śliczności można nazwać. Czy cieszy się pan, że powstał SDS w miejscu starej szkoły? O, to jest wyjątkowa sprawa, bo rzadko się spotyka takie rzeczy, że szkoła się zamyka, a powstaje taki piękny budynek i tak pięknie przeznaczony dla ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują tego. W dużej części te budynki po zamknięciu szkoły rozpadają się. Jak pan wspomina swoją pracę? Mam bardzo dobre wspomnienia, ponieważ młodzież, którą tutaj uczyliśmy, to była naprawdę młodzież zupełnie inna niż ta miejska, którą poznawaliśmy od czasu do czasu, będąc czy w Białej Podlaskiej, w jakiejś szkole, czy w Łosicach. Nie było problemów takich, z którymi można było się gryźć jak pies z kością, bo po prostu te dzieci były zupełnie inne. Spokojne, zdolne. Problemów naprawdę takich porządnych nie było. Problemów porządnych nie było, jakieś drobiazgi to jak wszędzie oczywiście. Jacy byli uczniowie? Czy dobrze się uczyli, czy rozrabiali? To zdarzało się, że rozrabiali, ale te rozruby nie były takie szkodliwe, jakbyśmy mogli powiedzieć, ale generalnie młodzież była bardzo spokojna, zrównoważona, no nic do zarzucenia. A jeśli chodzi o naukę, no byli prymusi, byli ci, którzy trochę może dalej od tego pierwszego miejsca się znajdowali, ale nie było takich, z którymi nauką mielibyśmy do czynienia, czy do jakieś problemy. Czyli to takie normalna szkoła, normalne dzieci. Można powiedzieć, że bardzo dobrze. Nie mam jakichś takich oporów, żeby spotykać się z rodzicami tych dzieci, żeby z tymi dziećmi się spotykać, bo nieraz się widzimy w różnych okolicznościach. Także ani my jako nauczyciele nie mamy do nich jakichś tam większych pretensji, ani oni do nas też chyba nie. Wydaje mi się, że i nauczyciele, i dzieci byli takimi
no, zrównoważonymi osobami nie było problemu większych. Dlaczego szkoła została zamknięta? Ano z powodu właśnie braku tych dzieci. Początkowo 102, 100, tyle osób było, kiedy zaczynałem tutaj pracę, ale ta liczba spadała, spadała wraz z wiekiem, także do roku 2004, kiedy już szkoła została zlikwidowana, było tych dzieciaków około 30 paru osób, także że no nie było, a jeszcze zerówka oczywiście tutaj była w tej liczbie osób, klasa zerowa. Także, że no nie było kogo uczyć po prostu. Co było kiedyś w miejscu obecnego garażu i budynku gospodarczego? Ten budynek miał z jednej strony trzy pomieszczenia zwane komórkami, które przeznaczone były dla nauczycieli mieszkających tutaj w tym budynku. Więc każdy trzymał co kto chciał. Ja swój motor, który miałem, a w zasadzie kilka, kiedy nie miałem samochodów. Z drugiej strony były toalety, można to tak delikatnie nazwać, dla dziewcząt jedna i dla chłopców druga. Przy tym budynku stał również śmietnik, który po pewnym czasie użytkowania został zlikwidowany, a dostaliśmy kontenery i pojemniki, kontenery do gromadzenia śmieci, także były już trochę kulturalni, ale to dopiero przed zamknięciem szkoły, tak na kilka lat przed zamknięciem szkoły. Bardzo panu dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.